Chciałbym pana zapytać, dlaczego podczas spotkania w tej willi premiera Morawieckiego przy ulicy Parkowej pan wpadł w furię do tego stopnia, że sam Jarosław Kaczyński musiał pana uspokoić. Mówił o słowach, a ja pytam o furii. Chciałbym pana wprost zapytać, czy był pan pod wpływem środków bądź substancji odurzających. Krótko mówiąc, czy był pan trzeźwy? Bo świadek mówił to pod przysięgą i pytam dlatego, że trudniej sobie wyobrazić, żeby szef, koordynator służb specjalnych mógł wpadać w takie emocje. Pytam pana wprost. Panie przewodniczący, jest pan trzeźwy? Bo pan zadaje takie głupie pytanie. Panie, pytam świadka, bo nie wyobrażam sobie, żeby koordynator służb specjalnych zachowywał się wobec posłów w taki sposób, jak opisał to wypij pod przysięgą. Pytam pana wprost, czy pan był wtedy trzeźwy? Szanowny panie. Pan ośmiesza tą komisję. Jest pan pański. Ośmiesza. Panie pośle Wójcik, nie będę zadawał teraz panu pytania, ale poproszę, żeby pan się uspokoił.